Historia, którą opowiem, niektórzy z Was mieli już okazję ją poznać jako historię zagadkę opublikowaną w serii Wynagrodzeni. Spróbuję opowiedzieć ją trochę inaczej, a dodatkowo tych z Was, którzy już ją poznaliście, proszę, abyście zasiedli w fotelu z napisem reżyser, oczywiście w waszej wyobraźni, i wyobrazili sobie, jakbyście ją reżyserowali. Pewien mężczyzna leciał samolotem w klasie biznes. Leciał na ważne spotkanie, rozłożył papiery, przygotowując się do spotkania, które miało być kolejną trampoliną w jego karierze. Jego idealnie dobrany garnitur wywoływał uśmiech na twarzy stewardesy. Mężczyzna był bardzo zadowolony ze swojego życia. Nagle nastąpił wstrząs. Samolot zaczął pikować przy wtórze krzyków przerażonych pasażerów. Mężczyzna był pewny, że zginie. Samolot uderzył o ziemię i rozpadł się na kawałki. On jednak wyszedł z płomieni w poszarpanym ubraniu jako jedyny, który ocalał. Aha, jeszcze ta stewardesa też się uratowała, ale już się nie uśmiechała. Powracając do mężczyzny, wystarczyło znaleźć gdzieś telefon i przełożyć spotkanie, na które się udawał. On jednak nie potrafił już wrócić na dotychczasową ścieżkę. Jego życie potoczyło się w zupełnie innym kierunku. W jakim? Dzisiaj będzie o trochę podobnym przeżyciu, a jednak o wiele donioślejszym. Będzie o tym, co to znaczy nawrócić się. Nawrócić się do Chrystusa. To słowo jest bardzo ważne, choćby dlatego, że mówi o pewnym wyróżniku, czym się różni ewangeliczne chrześcijaństwo od chrześcijaństwa w ogóle, od wszystkiego, co bywa tym terminem nazywane. Czym się różni ta gałąź chrześcijaństwa, którą my mamy przygodę współtworzyć, od wszelkich innych tworów popularnie zwanych chrześcijańskimi? Nawrócenie, wyróżnik. Ale co to słowo oznacza bliżej? Jak się przyjrzeć, dzieli ono życie człowieka na dwie części. Oczywiście życie tych, którzy nawrócenia doświadczyli, życie przed i po, z wielką różnicą między nimi, jeżeli nawrócenie było autentyczne. Ilustracją może być ta historia z samolotem. Myślę tu o moim własnym nawróceniu, przeżyciu nawrócenia, które wyraźnie podzieliło moje życie na przed i po, do tego stopnia, że jak o tym myślę, to za każdym razem przechodzi mnie dreszcz trwogi, co by było, gdyby mojego nawrócenia nie było. Dzisiaj więc o nawróceniu. Co to znaczy nawrócić się? To słowo występuje we fragmencie Biblii, który dzisiaj bliżej poznamy, z Ewangelii Mateusza 3. Przeczytajmy pierwszą część. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel, nawoływał, nawróćcie się, wzywał do nawrócenia. Co to jest nawrócenie? Ta część Biblii, Nowy Testament, został napisany w języku greckim i to słowo nawrócenie oznacza w języku oryginalnym
zmianę myślenia. Nawrócić się to znaczy zmienić myślenie, czyli zastanowić się po fakcie i postanowić zmianę. Coś zrobiliśmy, a później zastanawiamy się i żałujemy, że tak zrobiliśmy, postanawiamy to zmienić. To jest nawrócenie. Dzieje się w naszym umyśle żałować po fakcie i postanowić zmianę. Tutaj jest mowa o nawróceniu do Boga, oznacza zmianę zwrotu życia człowieka. Stan wyjściowy każdego człowieka jest taki, że zmierza w stronę przeciwną niż Bóg, ale teraz postanawia zrobić zwrot w stronę Boga. Nawet ludzie bardzo religijni gdzieś w głębi serca zmierzają w stronę przeciwną niż Bóg, chociaż może im się wydawać i często się wydaje, że zmierzają w kierunku Boga, jednak każdy człowiek potrzebuje nawrócić się. I w tym właśnie pomagał ludziom Jan Chrzciciel. Dlaczego on? Czytamy dalej w wersie trzecim. Do niego to odnoszą się słowa proroka Izajasza. Takie były zapowiedzi prorockie. Taki był Boży plan. A Jan poddał się całkowicie planowi Boga. Więc można powiedzieć, że najpierw on sam się nawrócił. Całe swoje życie dostosował do powołania, swój styl życia. Miał ubranie wytworzone z sierści wielbłądziej, był przepasany skórzanym pasem, żywił się szarańczą, czymś podobnym do koników polnych i dzikim miodem. Dlaczego? Dostosował swój styl życia do powołania. Co by było, gdyby chciał żyć na pustkowiu, zachowując styl życia mieszkańca Jerozolimy, skąd pochodził? Miękkie ubrania, smaczne potrawy. Gdyby się przy tym upierał, to by zginął na pustkowiu, gdzie temperatury spadały w nocy bardzo nisko, a w dzień rosły wysoko. Ubranie z sierści wielbłądziej pozwalało przeżyć, podobnie sposób odżywiania się. Dopasował swój styl życia do powołania, do zamiarów, jakie Bóg miał dla niego. Poddał się całkowicie planowi Boga, czyli on pierwszy się nawrócił i teraz do takiej samej decyzji wzywa ludzi. Nawrócenie, zmiana myślenia. Żałować, że tak się żyło i postanowić zmianę. Ale jak to bywa ze wszystkim, z każdą wspaniałą rzeczą, można ją popsuć, przekręcić znaczenie. Przeczytajmy drugą część fragmentu, wersy 5-8. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Widzimy, że Jan Chrzciciel przekazywał swoje poselstwo w szczególny sposób. Chrzcił ludzi, to znaczy stawał w nurcie Jordanu, ludzie podchodzili do niego i on ich zanurzał. I wtedy zauważył, że niektórzy źle rozumieli znak chrztu. Rozumieli chrzest jako sposób ochrony przed gniewem Boga. Wystarczy być ochrzczonym i jest bezpiecznie. Wystarczy chrzest i jestem zbawiony. Jan Chrzciciel był świadomy takiego myślenia i gdy to widział, to aż się w nim gotowało. Jak nazwał tych ludzi? Mówił do nich:
plemię żmijowe, inaczej mówiąc, wy małe żmije, na czym polegał przekręt tych ludzi. Jan dalej wołał, wydajcie owoc nawrócenia. Problem polegał na tym, że nie było prawdziwego nawrócenia, nie było zmiany myślenia, było tylko przyjęcie zewnętrznego znaku, tak? Powierzchowne deklaracje. Prawdziwe nawrócenie wydaje owoc. Jaki owoc? Co jest oznaką prawdziwego nawrócenia? Popatrzmy na równoległy opis tych wydarzeń z Ewangelii Łukasza 3. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Jaki jest owoc prawdziwego nawrócenia? Tym owocem jest pytanie, co mam czynić? Różne grupy ludzi pytały Jezusa, co mają robić. Jednak faryzeusze i uczeni w piśmie nie pytali. To jest prawdziwy owoc, świadectwo nawrócenia. Człowiek pyta Chrystusa, co mam czynić, Panie? Możemy to zobaczyć w wielu miejscach Biblii, ten znak prawdziwego nawrócenia, na przykład podczas pierwszego wystąpienia Piotra, apostoła, na początku istnienia Kościoła. Ludzie, którzy słuchali jego wystąpienia, pytali poruszeni, co mamy czynić. Również Paweł zaraz po swoim nawróceniu pytał, co mam czynić, Panie? Ale uczeni w piśmie i faryzeusze nie pytali. Dla nich nawrócenie zakończyło się na chrzcie. To oznacza, że nie było prawdziwego nawrócenia. Jeżeli ktoś naprawdę zmieni swoje myślenie, odbije się to na jego życiu, będzie ciągle pytał, co mam czynić. Można powiedzieć codziennie. Ja mam swój plan na dany dzień, ale nad nim jest coś ważniejszego. Co mam czynić, Panie? I będę robił rzeczy również, o których wcześniej nie pomyślałem. Jak ja osobiście to przeżywam? Robię różne rzeczy wcześniej zaplanowane, ale cały czas włączone jest pytanie, co mam czynić, Panie? Jak to, co robię, ma się do Twoich zamiarów, Boże? Ostatnio na przykład tworzę eksperymentalne mini studium biblijne złożone z historii, zagadki, której rozwiązanie jest zakodowane we fragmencie z Biblii. Publikuję je między innymi na naszej stronie internetowej w dziale Wynagrodzeni, również na Facebooku i LinkedIn pod tytułem Wynagrodzeni historie. Powstało do tej pory 7 odcinków. Niektórzy z Was to udostępniają dalej. Dlaczego to robię? Oto jeden ze skutków ciągłego pytania Chrystusa, co mam czynić, Panie? Można powiedzieć, codziennie rano oczekuję, że Bóg mnie poprowadzi ścieżkami, jakich nie znam. To oznacza, że będę robił rzeczy, o których wcześniej nie pomyślałem. Oczywiście obok tych wcześniej starannie zaplanowanych, a jednak z ciągłym pytaniem, tak? Co mam czynić, Panie? Więc co mam, Boże, dalej robić? Chyba tych 7 odcinków wystarczy. Czy mam to dalej kontynuować? Kogo miało poruszyć, to poruszało. W takim razie zostawiam to. Bo ostatnią rzeczą, jaką chciałbym się w życiu zajmować, to robienie czegoś poza planem Boga na własną rękę. Więc zostawiamy to, Boże, tak? W takich chwilach Bóg często odpowiada, nawet przez jedno słowo, trochę jak na filmie Blues Brothers, gdy jeden z bohaterów doznał oświecenia, też było jedno słowo, pamiętacie? The band, zespół, kapela.
Tam był film, komedia, a tu jest moje prawdziwe życie, ale dosyć często Bóg odpowiada przez nawet jedno słowo. Co mam czynić, Panie? Zostawiamy to? Kończymy? W odpowiedniej chwili przyszła odpowiedź. W mojej świadomości pojawiło się właśnie jedno słowo. Jakie? O, widzę zainteresowanie. Jedno słowo. Konkurs. Zrób konkurs. Konkurs na stworzenie historii zagadki, której rozwiązanie znajduje się w jakimś fragmencie Biblii. Nie tylko, że ty będziesz robił te historie zagadki, niech to zrobią też inni. Ogłoś konkurs na stworzenie historii zagadek. No i co się dzieje? Wkrótce pojawia się ogłoszenie o tym konkursie. Konkurs tylko dla facetów, dla panów, bo panie jak będą chciały, to i tak to sobie stworzą i jeszcze wyprzedzą. Konkurs dla facetów. Trochę jak Noe z arką. Bóg mu powiedział, zbuduj arkę. A do mnie Bóg powiedział, zrób konkurs. Boże, ale czy na pewno chcesz mnie prowadzić tą drogą? Czy to jest Twoje prowadzenie? W sumie pomysł mi się podoba, intrygujący, ale Boże, niedobrze mi się robi od moich własnych pomysłów, których nie byłoby Ciebie. Czy naprawdę chcesz, żebym zrobił konkurs? No właśnie, bo to jest jakby uszczegółowienie tego pytania, co mam czynić, Boże? I to pytanie zawisło gdzieś w powietrzu podczas kolejnych aktywności dnia. To wszystko działo się w ostatni piątek, przedwczoraj, ale okoliczności tego dnia potoczyły się tak, że wiecie, mam dwóch wnuków, Leona i Nikodema. Okoliczności potoczyły się tak, że z każdym z nich miałem jakiś tam czas sam na sam, możliwość dyskusji. Była to dyskusja głównie na temat, dlaczego gry komputerowe są jedynym sensownym zajęciem w życiu. Ale w obu przypadkach przypomniałem sobie nagle objawienie, konkurs. Co myślisz o tym, wnuku? Mój wnuku, czy taki konkurs, historia, zagadka, której rozwiązanie jest we fragmencie w Biblii, czy to ma sens? Opowiedziałem każdemu z nich historię o człowieku, którego samolot uległ rozbiciu. I w jednym przypadku, jeszcze nie skończyłem wyłuszczać ideę konkursu, jak jeden z moich wnuków powiedział, to ja już mam pomysł na zagadkę. Boże, co mam robić? Konkurs? Ktoś z was tego słucha i sobie pewnie myśli, facet ma całkowicie odjechane, mówiąc tak kolokwialnie. Siedzi za komputerem i wymyśla rebusy, a tu się toczy realne życie. Ale czy rzeczywiście mam odjechane? Świat to ciężkie problemy. Trzy największe problemy dzisiaj to chyba Ukraina, tak? Strefa Gazy i ostatnio nowość Iran-Pakistan. Ale na naszych oczach toczy się jeszcze jedna wojna. Wojna o umysły ludzi, zwłaszcza młodych pokoleń. I naprawdę wielu myśli, że gry komputerowe to jedyna sensowna rzecz, jaką można się w życiu zajmować. Wojna polega na tym, by udało się wprowadzić jakąś alternatywę dla gier komputerowych. Dlatego, gdy pytam Boga, co mam czynić, Panie, to jednocześnie jestem ogromnie przejęty tą wojną, która się toczy. I od paru lat jest to tak naprawdę największe pytanie,
którym jestem, które mnie trapi, jak stworzyć alternatywę dla młodych pokoleń. Pytam o to Chrystusa i rodzą się takie rzeczy jak konkurs, który może być tak, alternatywą. Chociaż nie wiem, dokąd ostatecznie Chrystus mnie poprowadzi, bo skoro Go pytam, to będą to rzeczy, o których dzisiaj jeszcze nie wiem, że za 3 dni będę robił. Gdy będę pytał, co mam czynić. Więc to nie jest odjechane, ale dotyczy największej wojny, jaka toczy się obecnie na naszych oczach. Niektórzy z Was młodych wybierają się jutro na Beskid Geek Jam, czyli warsztaty informatyczne stworzenia gier komputerowych w jednej ze średnich szkół. A dzisiaj słyszycie alternatywę. Tworzenie historii, zagadek, wynagrodzeni. Dlaczego? Bo Bóg obiecał, że wynagrodzi tych, którzy Go szukają. Chociaż myślicie, że gry komputerowe to najbardziej sensowna rzecz do roboty w życiu, to jednak, żeby być ludźmi szczęśliwymi, potrzebujecie czegoś jeszcze. Autentycznego zainteresowania Bogiem. I stąd właśnie ten pomysł wynagrodzeni i ten konkurs. Wymyślić historię, zagadkę, której rozwiązanie będzie zakodowane w Biblii. Starsi mogą być przykładem dla młodszych. Będzie można zrobić to samodzielnie, samemu wybierając fragment z Biblii i tworząc do niego historię, zagadkę, albo będzie można skorzystać z takiego pakietu, z którego będzie można wybrać fragment wraz z krótką tam prezentacją, pomocą w odkryciu jego znaczenia. Już taki pakiet zacząłem szkicować na naszej stronie internetowej. Przycisk wynagrodzeni, dalej konkurs, dalej pakiet i na początek będzie 17 takich tematów czy fragmentów i krótkie wyjaśnienie, o co w nich chodzi. Już 2 prawie są gotowe. Właśnie po to, by stworzyć własną historię, zagadkę, czyli przypowieść. Jezus przemawiał w przypowieściach. Przypowieści Jezusa były takimi historiami, zagadkami, które rozwiązywał w ten sposób, że na osobności swoim uczniom tłumaczył: możesz iść Jego śladem. Twórcy gier komputerowych zapraszają Ciebie na Game Jam, a Ty możesz zaprosić ich na Parable Jam, czyli Parabola Jam, czyli przypowieściową sesję. I przez to możesz im pomóc, by znaleźli szczęście, które no, gry komputerowe go nie zapewnią, ale na pewno zrobi to Jezus Chrystus. A więc nie jest to jakieś odrealnienie, lecz udział w największej wojnie, jaka się toczy dzisiaj na naszych oczach. I jest to bardzo twarde chodzenie po ziemi. Zresztą nie jesteśmy w tym odosobnieni jako Kościół w walce o umysły młodych ludzi. Na przykład taka Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, kształcąca poważnych artystów, zamieściła właśnie takie oto ogłoszenie. Nabór na kurs artystyczny, Młoda Akademia, ferie 2024 dla 2 grup wiekowych 7 do 11, 12 do 16, po 2 dni na każdą z tych grup. Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, by? Dlaczego? By choć trochę uratować tego potencjału wyobraźni,
zabijanego, jakby nie było, przez gotowy obraz na ekranie. Nawiasem mówiąc, coś bardzo podobnego będzie się działo w naszym ośrodku podczas ferii. Szykowane są dwie pracownie artystyczne dla dzieci i młodzieży na drugim etapie ośrodka. Szykowana jest specjalna podłoga i wyposażenie dla pracowni artystycznej. Jak widać, nie tylko ja pytam, co mam czynić, Panie, ale wielu spośród nas. I jak ciekawe odpowiedzi uzyskujemy. To wszystko, o czym mówię, jest ilustracją skutków, gdy pytamy, co mam czynić, Panie. Gdy ci, którzy nawrócili się do Chrystusa, trwają w tej postawie, ciągle pytają, co mam czynić, Panie. To pytanie jest jednym ze znaków prawdziwego nawrócenia. Bez tego nie ma nawrócenia do końca. W ostatniej części dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza zobaczymy, jakie są skutki, gdy człowiek nie nawróci się do końca. Skutki braku nawrócenia, wersy 9-10. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Jakie są skutki, gdy nie ma prawdziwego nawrócenia? Jan wołał, nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Ludzie myśleli, że Bóg będzie działał w ich życiu, Bóg da im zbawienie, bo są potomkami Abrahama. Ale Jan im mówi, z tych kamieni Bóg może sobie wzbudzić dzieci Abrahama. Czyli jaka jest odpowiedź? Jeżeli się nie nawrócisz, Bóg spełni swoje obietnice na kimś innym. Jeżeli się do końca nie nawrócisz, Bóg w twoje miejsce powoła innych. To, że należy do szczególnej grupy ludzi, do dobrej wspólnoty, albo moi przodkowie byli wierni Bogu, nie gwarantuje, że Bóg będzie się angażował. Bez prawdziwego nawrócenia nic z tego. Bóg powoła w moje miejsce innych i przez nich wykona swój plan. I Jan dalej wołał, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Jeżeli nie będzie owoców, to znaczy postawy, co mam czynić, Panie, Bóg odetchnie tą gałąź. W tym sensie, że nie będzie się nią zajmował. W to miejsce wszczepi innych ludzi, zupełnie nowych, tych, którzy będą gotowi naprawdę się nawrócić. Czy ta zasada odnosi się tylko do zbawienia? Nie, odnosi się do całej reszty naszego życia. Przechodząc do podsumowania i zastosowania, Bóg jest gotowy zmienić twoje i moje życie, ale może być przeszkoda. Nie ma pytania, co mam czynić. Jest tylko jakieś powierzchowne udawanie naśladowania. Takim powierzchownym podejściem jest na przykład przyjmowanie Bożego Słowa jako wiedzy, bez pytania, co mam czynić. Czy Bóg będzie miał wpływ na moje życie, jeżeli tylko teoretycznie poznaję Boże Słowo, ale nie pytam, co mam czynić, Panie? Nie. Bóg znajdzie sobie innych ludzi. Z kamieni wzbudzi swoje dzieci. Powoła zupełnie innych ludzi. Bez zasług, bez zaszczytnej przeszłości. Zupełnie nieznanych nikomu, ale pytających, co mam czynić, Panie. Więc Ty też nie kończ swojego poznawania Biblii na zrozumieniu, ale zawsze zakończ pytaniem,
Co mam czynić, Panie? Jakie będą rezultaty? Można by podawać wiele przykładów, jakie są skutki takiego pytania Boga, co mam czynić. Rezultatem jest niezwykłe zaangażowanie wielu z was w to, co tu razem robimy, budując ludzi na uczniów Chrystusa w małych grupach, troszcząc się o nich, a także tworząc ten choćby nasz ośrodek i wszystko, co się w nim dzieje. Ale wśród tych rzeczy trudno pominąć jeszcze jedną sferę do kompletu, w której też każdy z nas osobiście może pytać Boga, co mam czynić, Panie. Jest to dziedzina zasobów osobistego ofiarowania. I tu trzeba powiedzieć, że uzyskujecie osobiście od Boga bardzo ciekawe odpowiedzi. Skoro dzięki naszej wspólnej ofiarności jesteśmy w stanie czynić tak wielkie rzeczy, jakie czynimy, powiem tylko, że obecnie leci wiele ambitnych projektów, których może tak tutaj w niedzielę nie widać. Tworzone są sanitariaty na piętrze drugiego etapu. Jest w drodze wykładzina Flotex, najlepsza na świecie, do szczególnego pomieszczenia, głównie dla młodzieży, do sali bilardowej. W środę ma przyjechać. Także podłogi winylowe w dwóch pracowniach artystycznych, tworzenie wyposażenia tych pracowni. Zbliża się utwardzenie placu na nowym terenie COEK. Właśnie była wizyta z urzędu w sprawie wymiany drzew. Ale też różne tworzenie w przeszłości, z którego nadal jeszcze zostało nam spłacanie pożyczek. W ostatnich tygodniach byliśmy w stanie uwolnić się od paru kolejnych poważnych zobowiązań i wiele, wiele innych projektów, które się toczą. To wszystko się dzieje, jest możliwe dzięki temu, że każdy z nas pyta Chrystusa, co mam czynić, Panie, i uzyskuje osobistą odpowiedź. Skutkiem są takie rzeczy, więc gratuluję wam i dziękuję w imieniu wszystkich. Z tego pytania, co mam czynić, Panie, bierze się też to, że jutro zabieram moją żonę na randkę do Warszawy. Dawid już tam będzie. Jeżeli Bóg pozwoli, spotkamy się tam z jednym z czołowych warszawskich architektów, który jest też nawróconym chrześcijaninem, by pogwarzyć sobie o tym, co najlepszego można stworzyć na naszym nowym terenie. Takie rzeczy wspaniałe wynikają z tego ciągłego pytania Chrystusa, co mam czynić, Panie. Gdy oddajemy się pod prowadzenie Ducha Świętego, na koniec trzeba jeszcze powiedzieć, że jeżeli nosimy w sercu to pytanie, co mam robić, Boże, to wyjdzie ono na jaw też przed ludźmi. Wobec tych, którzy nam pomagają w duchowym wzroście, sprawują nad nami pieczę. W tym tygodniu ktoś z moich podopiecznych, kto niedawno się nawrócił, przyszedł do mnie i zapytał, co ma zrobić z tym niepokojem, gdy docierają do niego wieści wojenne. Ukraina, Strefa Gazy, Iran, Pakistan. To naprawdę jest niepokojące. Co z nami będzie? Ponieważ może to być pożyteczne dla innych, podzielę się odpowiedzią, jakiej udzieliłem. Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza 24, zobaczcie, zobaczmy. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać. Jak poradzić sobie z wewnętrznymi obawami na wieść o wojnach, pogłoski wojenne? Chrystus mówi, nie bójcie się. Dlaczego? Bo to On chce panować w naszych umysłach, a nie by panował w nich jakikolwiek strach.
Czy ktoś, kto został nazwany dzieckiem Boga, jego przybranym synem czy córką, czy strach w jego umyśle przynosi chwałę Bogu? Raczej coś zupełnie innego, co wypłynie z naszych serc. Pierwszy list Piotra 3, zobaczmy. Wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. To przynosi chwałę Bogu. Gdy Jego dzieci czują się pod Jego opieką bezpieczne. Jak to opisuje też trochę inaczej Dawid w Psalmie 23, zobaczmy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Nacierają na niego obce wojska, ale on siedzi sobie spokojnie przy kolacji, tak? Ma tu stół rozłożony na polu bitwy i je sobie spokojnie kolację. Tamte wojska pędzą na niego. Dlaczego? Bo Bóg mówi do niego: ty sobie spokojnie jedz kolację i popatrz, co ja zrobię z twoimi przeciwnikami. O, taki obraz Boga w naszych umysłach przynosi chwałę Bogu. Gdy nawrócenie jest autentyczne, zaczynamy pytać, co mam czynić? I Boga, i ludzi, którzy pomagają nam w duchowym rozwoju. Człowiek w samolocie potrzebował mocnego przeżycia, by zostawić swoją dotychczasową ścieżkę. Gdy wychodził ze szczątków rozbitego samolotu, wszystko przewartościował. Czy ja też potrzebuję tak silnych bodźców? Nie. Wystarczą mi Twoje słowa, Boże. Nawracam się, żałuję, jak było do tej pory. Twoje słowa mi wystarczą. No a jak nie wystarczą, no to, a Bóg nas kocha, to ma jeszcze w zanadrzu parę innych sposobów. Przed nami ostatnia część wspólnotowego spotkania i niby wiemy, co jest w planie, ale i tak zapytajmy, co mam czynić, Panie.